Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Witam cię bardzo serdecznie w premierowym odcinku Hidaputi Samurai. Jest to swego rodzaju boomer shooter roguelike w nieco niegrzecznej edycji. Dlaczego? No, zaraz się w sumie sami tak naprawdę przekonacie. Dobra, wejdźmy sobie tutaj w opcji dźwięku. Muzykę możemy troszeczkę podgłośnić. No i zaczynamy rozgrywkę. Mamy oczywiście 5 poziomów trudności. Myślę, że tutaj dla nas odpowiednim w sumie będzie środkowy. Sledgehammer Therapy, czyli taki w sumie można by powiedzieć, że średni, po środku. Things have been shitty lately. Hey babe, wanna indulge in some escapism? Just relax and let the thing kick in. Okej. Szybki, klarowny i jasny wstęp. No tylko coś tutaj się zwiesiło na 1%. Ale myślę, że to chwila. Moment, jak poczekamy, to zaraz wystrzeli w górę. Mam nadzieję tylko, że w sumie materiał tutaj będzie na tyle odpowiedni, że nie dostanę żadnych ostrzeżeń na YouTubie. Ale to się przekonamy zaraz. Okej. Jaki ładny zimowy klimat. Możemy sobie nawet zasłonić kurtynami. Pick up some dog duty survivors CD-ROM. Okej. W taki sposób to działa. O Jezu, i dostaliśmy grę w grze. Nieźle. Fajnie, fajnie. Zawsze to jest jakaś forma rozrywki, że tak powiem. Mamy nawet tutaj bronię do wykupienia. Też fajnie. Ale dobra, nie jest to naszym tutaj jakby zadaniem, żeby sobie grać w grę w grze, która nie jest aktualną grą. Więc zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Hi there, we can chat here in real time. Come here, try to write something on this computer. Something. Interesting room. That's my computer. Enjoy your stay. Widzę, że tutaj też możemy sobie coś powłączać, jakieś utwory. I Dog Duty w ogóle jest na 4 mapach, jak widać. Back in. Shop Explorer. Weapon Storage. Buy now. Nie możemy kupić, czemu? No mniejsza z tym. Skoro nie możemy, to zobaczmy co innego. Settings. O, wallpapersy nawet możemy sobie wybrać. A i messages to tutaj. No dobra, to idziemy tak, w takim wypadku eksplorować sobie tą chałupkę. Zobaczymy, co tu ciekawego się dzieje. Okej, tu nie przejdziemy. Na kół w ogóle skopniaka sprzedajemy. Ale mamy fajną łazienkę. No czemu nacisk... Okej. No chcielibyśmy, żeby się wykąpała. Szkoda, że nie możemy jej odbicia w lustrze zobaczyć. No ale to się wytnie. Telewizorek w ogóle. No disk. Ciekawe, czy gdzieś tutaj znajdziemy jakiś właśnie dysk. Ale gdybyśmy poszli, pytanie brzmi, czy możemy sobie wyciągnąć stąd? Nie możemy. Kopać kompa też nie możemy. No dobra, to w takim wypadku. O! Z buta do piwnicy wjeżdżamy. Pick up barcode scanner. Okej. Hey, don't mind the mess. This part of the house, it's new to me.
Ah yes, that's place where I store junk, this object, etc. There's nothing to see here. Please go check the upper floors. A, czyli jednak coś ma tutaj do ukrycia przed nami. Okej, pistolecik zebraliśmy, fajnie. Change to random stages? Change to fixed stages. Okej, myślę, że naprawione sobie weźmiemy. I tu chyba właśnie zaczyna się nasza zabawa z tym tytułem. Co to jest? Okej. Rozumiem. So, how are you doing? What the hell was that? That? What? The odd stuff lying around? I've entered a portal. It took me to a cyberpunk setting somewhere. Oh god. I mean, the portal, yes. It's just an experiment I'm working on. There was some crazy stuff there. What is this portal doing here? Yeah, that thing, it's just a pile of junk. Sorry for leaving it there. But the stuff on it was kinda vivid, like a game of some sort. Please don't mind it, it's broken, entering on it may break the simulation. Dobra, lecimy dalej, a nie, się gościu będzie tłumaczył. No w każdym bądź razie wiemy, żeby w ten zielony, w tą zieloną ścianę nie wchodzić po prostu. Okej. Okay. No nieźle. Tak jak mówiłem, niegrzeczny bardzo tytulik. Ale za to fajny, fajny. Im niżej, tym lepiej z tego co widzę. TV. Niestety nie ma dysku. Get adult CD-ROM. Okej. Okay. Rozumiem. Wyłącz to. To nie dla dzieci. Got small bullets. O! Coś rozwaliłem. Nie wiem za bardzo co. W ogóle co tak buczy. Aha. Okej, okay, ja rozumiem, że ta ściana nas goni. I my musimy po prostu ukończyć poziom. Deposit money. Jedynie niestety 4 dolary byłem w stanie wrzucić. W sumie dwa razy to samo zebrałem, więc nie wiem, czy tak bardzo jest mi to potrzebne. Jezu, zdziczałe to. Okej. Kolejne pieniążki dla nas. Za 5 dolarków. Co tu jest? Aha, okej, 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 okej. Rozumiem. Rozumiem, że tutaj nawet automaty nas chcą zabić. Dobra, niestety nie mam amunicji w ogóle. Jest to bardzo przykre. Ale zniszczyłem gastrocola machine i dostałem za to osiągnięcie. A wszystko przez to, że ona sama strzelała tutaj akurat. Jak samochód i samochód wybuchł. Trochę za daleko, szczerze powiedziawszy. Mam jakieś dziwne figurki tutaj. Możemy zdepozytować kolejną kasę. No i fajno. Portal niestety nieubłaganie tutaj goni z tego co widzę.
więc trzeba się troszeczkę streszczać. Okej. Niestety chcąc nie chcąc nie mam amunicji. Nie są odgłosy wydają te dziewczynki. O, Gangsta Paradise. Sustaining injuries. Condition our damage forced shut down mode. Armor breached. Sustaining in the barrier there's O, chyba pokonałem w końcu. Armora zebrałem. O, jakiś granat? Nie. Ale zdziczały tytuł. Okej. Niestety tutaj musimy spieprzać już, bo nas zaczyna gonić ten nieszczęsny zielony portal. Oj. O nie. Zginąłem. My życie było niegrzeczne. Oh well, how's the weather over there, huh? What the hell was that? What? I saw things. Things I wish I didn't see. Oh, the ringing effects? The low resolution setting? No. Something give you motion sickness, maybe? I found a store full of naked girls. Oh, that. Well, that's for the cyberpunk setting, haha. What's good cyberpunk world without some odd stuff here? Skończ się napieprzać, bo nie nadążam czytać. No już się zgubiłem. No dobra, mniejsza z tym. Tutaj. Without some odd stuff here and there. Are you kidding? It was way too detailed for that. This is what you're doing on your work time, Zanari? When you're working? What? No way. This city is just an experiment, but there's lots of stuff here. This adult story is just a teensy tiny weensy whiny little crumb of speck compared to the bigger picture. Adult, my ass. This is garbage for teenagers or worse. And now, my friend, I'm going to go back to check on what else you've done on your work time. Okej. Okay. Sprawdźmy w ogóle coś w opcjach. Gameplay settings. Show damage. Swap shotgun triggers. Akurat nie o to mi chodzi. Okej. Okay. No ale nie ma tu niczego takiego. No dobra. Bo chciałem zobaczyć, czy nie ma jakiegoś filtra, bo jednak mimo wszystko są tutaj takie, wiecie jakie, nie YouTube'owe aspekty. Dobra, wjeżdżamy na pełnej. Osiemnaście punktów życia mam, serio. Hey, not bad. Staniczek i majteczki zebrałem, które są pancerzem dla nas. Tutaj również. To się da w ogóle potwierać wszystko, nie wiem po co prawda, bo tutaj niczego w środku nie ma.
i pięknie. Oj. Oberwała czymś... czymś na pewno ciężkim. Nie wiem od kogo w sumie. No ale mniejsza z tym. Jeśli do nas nikt z tego czegoś nie strzela, to znaczy, że jest dobrze. Dwa rewolwery. Oni się tu w ogóle między sobą napieprzają. Te robociki i tak dalej. Tego robota nie będę ubijał, bo bez sensu trochę. I tak z tego robota nic ciekawego nie było. Pięknie. Na spokojnie. Ohoho. Bardzo niedobrze, bo nas tutaj zaczyna gonić to gówno. Trzeba uciekać. Oj. Oskubane. Coś tutaj ostro napieprzało. Having a rough time? The heck are you? I? Nice to meet you, I'm Frida. I want to talk to a human, please. It doesn't work that way. Command, human agent. I'm not a bot. She'll think Frida is... Frida, if that is your real name. Dobra, nie ma pistoletu niestety kolejnego. Wbijamy, próbujemy do oporu. Nie no, może nie aż tak, bo by mi życia brakło. Ale w każdym bądź razie napieprzamy. O nie, znowu ten prośny i niegrzeczny sklepik. U, jaka figurka. Co ja mogę z nią zrobić? Mogę zeskanować jakiś ten? Towar? Nie mogę. Ale za to mogę tutaj włączyć sobie filmik. O ile będzie jakiś ten. Credit card reader. Nie chcę tego wyrąbane. W ekwipunku to w ogóle mam. To jest najważniejsze. Wezmę sobie do domu. Będę chędożył. Zdepozytowaliśmy 12 dolarków. Tutaj mamy kibelek. W kibelku niczego nie ma. A. Okej. Okay. Rozumiem. Nie sądziłem, że da się tutaj załatwić swoje potrzeby. Ale jak widać, da się. Co jest? Dobra, skopa dostanie już. Nie będziemy ten. Nie będziemy tutaj bardziej kopać tego automatu. Wystarczy, że 5 punktów życia nam przywrócił. Nie. Masakra. Ktoś coś pisze? Nie. A, pisze, no. Man, things would be easier if, like, you save some money, you know? But the money I get vanished when I get back here. That's because you need to store it in mailboxes. Mailboxes? Why mailboxes? Figures.
There's some kind of half-asset save points. You drop off the money in there, and it's saved straight into your account right here. Interesting. Thanks, chatbot. I'm not a chatbot. Okej, czyli wszystko wiadomo. Wsadzamy sobie tam kasę i ją depozytujemy do prawdziwego życia. Tak jakby prawdziwego. Depozytujemy. To jest niepotrzebne, to nie. Bardziej to bym sobie wziął. Dobra, tutaj niczego nie ma. I tutaj byśmy sobie już wzięli tą strzelbę taką. Zobaczymy tylko, co tutaj jeszcze mamy. Czy nie ma jakiejś kasiury? Ale nie bardzo. Pięknie. Depozytujemy dalej. Mamy kolejny pancerz. O, znowu depozytujemy. Zobaczymy, co tu jest. O. Game room. Ale niestety żadnej kasy z tego, tych automatów nie wyciągniemy. Mamy chyba tutaj jakiś sekret w ogóle. O, proszę. Dźwięki. Jezu, jakie one są wytrzymałe. Co to we mnie strzela w ogóle? A, kamerka. Było trzeba tak od razu. Pięknie. Tak właśnie myślałem. Mały obcy w kiblu siedział. My też potrzebujemy. Idzie nam coraz lepiej. Jaki magazyn. No niestety, chcąc nie chcąc, niczego tutaj w szopkach nie znaleźliśmy. I tutaj właśnie powstają niegrzeczne dziewczynki. Jakiś bunkier w ogóle, co jest? Nie
Nie wiem, co to było i skąd dostałem. Au. Nie będę ryzykował może. Ale mam 100% życia, więc w sumie luz. Jezu, co tu się dzieje? Całe szczęście, że wychodzimy stąd już. Oh, wow, Fire Axe arrives at the Retriever. Czyli te, w sumie ten sklep, który się oglądało na dzień dobry. To w nim można się zobaczyć na początek gry, tak jakby. Żeby mieć lepszy start. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Dawaj. Jezu, to już za mną jest. Strasznie szybko to idzie. Chciałem sprawić, że to wybuchnie, ale chyba jednak... Nie ma tak lekko. O, okej. To mi się udało. Okej. Tam mamy jakieś drzwi. To jest pewnie też do rozwalenia. Tylko nie mam akurat już dynamitu niestety. No mam jedynie to, ale nie wiem, czy to w ogóle powoduje wybuchy. Niby coś tam powoduje, ale jeden punkt obrażeń to nie jest za dużo. Znowu game room. Grubo. Jadę pack up. Banana. A coś tu? Nie, chyba nie. O nie. Zginąłem. No mówi się trudno. Ale myślę, że... A little scratch up, are we? Seems you're in need of some extra protection. What do you mean? You're gonna be my bodyguard or chatbot? I'm not a chatbot. Geez, just, did you notice that there's armor on sale in the shop? Just buy the armor, equip it and go do some damage, girl. Tym zajmiemy się jednak w kolejnym odcinku. Póki co, tytuł prezentuje się zacnie. Straszna regrywalność, ilość kombinacji, no i można by powiedzieć różnie generowane poziomy. Dzięki za uwagę. Do zobaczyska.